drodzy, nazywam się Remigiusz i prowadzę firmę Auto 27 i zapraszam Was na kolejną prezentację, szczegółową prezentację świeżo sprowadzonego z Niemiec samochodu. Jak wiecie, moja oferta przeplata się samochodami droższymi, ale także pojawiają się auta tańsze. Ale kiedy już w ofercie posiadam samochód tańszy, to zdecydowanie on jest w bardzo dobrym stanie. Na tym mi zależy, żeby właśnie przełamywać te stereotypy, że jeżeli samochód ma więcej niż 10 lat, to nie można po nim oczekiwać niczego więcej, jak tylko po prostu, żeby jeździł. Nieprawda, drodzy Państwo, można kupić nawet 15-letni samochód, tak jak ta Meriva, bo to jest samochód z końca 2007 roku, ale czerpać jeszcze wiele przyjemności, radości z posiadania, kiedy dostaniemy właśnie z rynku niemieckiego tak utrzymany i tak zadbany egzemplarz. I mam nadzieję, że podczas tej prezentacji będę Wam mógł po kolei udowodnić, na czym polega prawidłowe prowadzenie samochodu przez wszystkie lata przez właściciela, bo właśnie ta Meriva jest doskonałym przykładem na to, jak można lubić swój samochód, jak można o niego dbać i jak można potem przekazać go do sprzedaży w nienaruszonym stanie. Meriva z 2007 roku, kolor Lighting Blue. Ja bym powiedział, że to jest taki lakier Baby Blue. On na pewno należy do tych niebrudzących się i nie będziecie częstymi gośćmi na myjni. Meriva ta wyposażona jest w silnik benzynowy o mocy 105 koni mechanicznych, silnik 1.6, który dzisiaj uznany jest za jeden z najlepszych jednostek dostępnych właśnie w Oplu z tych lat. Tutaj także coś, co sprawia, że miejska dżungla staje się przyjemnością, bo jest to samochód wyposażony w skrzynię zautomatyzowaną EasyTronic. Ja wszystko Wam to pokażę spokojnie, możecie także przeskakiwać przez rozdziały, kiedy rozwiniecie opis, tam także link do oferty. 2007 rok, silnik 1.6, skrzynia EasyTronic, fajne wyposażenie. Ale przede wszystkim, co jest ważne w Oplu Meriva, który jest oczywiście miejskim minivanem. No ta przestrzeń, flex space, możliwości aranżacji wnętrza, samochód idealnie przewozi dzieci, doskonale też jest lubiany przez osoby starsze, które mają problemy z kręgosłupem, bo wsiadanie, wysiadanie do tego samochodu jest ułatwione. Oczywiście jest to samochód podwyższony, funkcjonalny, także szeroki zakres zastosowań. I przy tej jakości, jaką oferuje ten samochód, przy tej cenie dostajemy naprawdę auto, które jeszcze potrafić będzie sprawiać codzienną radość z posiadania. Jest to samochód niezwykle dobrze zadbany i to teraz sobie z bliska wszystko zobaczymy, jeżeli chodzi o stronę zewnętrzną. Oczywiście potem będzie wnętrze, bagażnik, silnik, przejedziemy się tym samochodem. No wszystko, żebyście jak najmniej mieli znaków zapytania i żebyście wiedzieli, po co ewentualnie jedziecie i czy taki samochód Wam pasuje. Myślę, że to są uczciwe warunki między mną, sprzedającym, a Wami kupującymi. Zacznijmy od strony przedniej. Zobaczcie, reflektory przednie są niezaparowane, niewypłowiałe, bardzo dobrze świecą, zarówno prawy, jak i lewy reflektor bez uwag. Co ważne, także halogeny nie są nigdzie popękane, nie są napełnione wodą, co nieraz się też zdarza. Ja wiem, że to nie są drogie elementy, ale mimo wszystko to jest znak też właśnie utrzymania samochodu. Zobaczmy przedni zderzak, ten czarny element pod zderzakiem, który ta kratka czarna nigdzie nie jest powyłamywana. Zderzak nie ma odprysków. I to jest też zaletą, że po prostu ten samochód nie ma żadnych parkingowych otarć. Nawet w 15-letnim samochodzie musimy oczekiwać, żeby on był po prostu ładny, bo tak jak kupujemy samochód, nieważne ile ma lat, to jest nasz nowy samochód po prostu. I chcemy, żeby jeszcze w nim ta śmietana, że tak powiem, była. Zobaczmy tutaj przedni grill, on też jest chromowany i ten chrom nigdzie nie jest powydzierany. Jeżeli chodzi o maskę, nie ma zbyt wiele odprysków, bardzo minimalne, widoczne tylko na bardzo czystym samochodzie, delikatne odpryski, które są zaprawione, więc nic szpecącego. Ale maska nigdzie nie jest powgniatana, pofalowana. Co sami zresztą widzicie. Szyba czołowa nie ma nigdzie odprysków. Jest to, drodzy Państwo, też zaletą, bo samochód ma oryginalną fabryczną szybę z 2007 roku. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Widać chyba. Także uwierzcie mi, że 15-letnia czołowa szyba, jeżeli jest fabryczna od nowości,
To też po prostu świadczy, że właściciel utrzymywał odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów, bo w Niemczech często jeździmy po autostradach, więc nawet w 3-letnim aucie już mamy 3 szyby nieraz przednie wymieniane, więc tutaj jest ogromną zaletą ta oryginalność tej przedniej szyby. Idźmy dalej przez kolejne elementy. Kiedy coś tutaj znajdę, to od razu Wam powiem. A kiedy Wy coś znajdziecie, też możecie w komentarzu o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że dobrze ten samochód przejrzałem. Zresztą przyglądam się tutaj razem z Wami znowu każdemu drobnemu tutaj elementowi i nic tutaj nie znajduję. Nie ma nalotów korozji w 15-letnim samochodzie. Właściciel zapewniał, że auto było garażowane i drodzy Państwo, no jestem w stanie w to uwierzyć właśnie po tym, że nie ma tutaj śladów korozji. Zobaczcie, profil tego auta jest równy, nie jest przefalowany ten samochód, żadne drzwi nie odstają. Samochód bezwypadkowy, no generalnie więc nie może być tutaj inaczej. Idźmy dalej. Zobaczcie. Tylną klapę, ona wyposażona jest w taki chrom na dole, który też jest bardzo ładny, nie jest nigdzie odrapany. No i tylny zderzak także bez uwag. Samochód, tak jak już możecie zauważyć, wyposażony jest w wypinany hak. Tutaj mamy no dosłownie taką minimalną kropeczkę czarną. Tam ewentualnie jakąś zapraweczkę można zrobić. Zobaczcie, czujniki parkowania fabryczne z tyłu. Lampy tylne także nie są zaparowane. Nie pływają tutaj ryby. Nieraz się zdarza, że po prostu płynie woda w tych reflektorach. Ale tutaj jest wszystko sucho, czysto. Tak jak powinno być. No i idziemy dalej przez kolejne elementy. Szczegółowość oferty to też szczegółowość prezentacji. Jakość pokazania Wam samochodu. To, że ja nie muszę się wstydzić tego, co sprowadziłem. Nie muszę starać się nic ukryć. Chcę wręcz odwrotnie pokazać Wam każdy szczegół tego samochodu, bo kiedy ocenia się, opisuje, omawia piękny, zadbany samochód, to uwierzcie mi, że jest to po prostu dla sprzedającego przyjemnością. Ale to jest ciężka praca, żeby takie egzemplarze wyłapywać i zdążyć je po prostu kupić, gdzie dzisiaj jest tak ciężko o używane samochody po niemieckiej stronie. Więc uwierzcie mi, że muszę sobie trochę dodać tą mową animuszu, bo no po prostu jestem z siebie dumny, że jeszcze udaje mi się takie 15-letnie auta do Polski sprowadzać w takim stanie. Zobaczcie, dach także nie ma żadnej wgniotki. Więc strona zewnętrzna tego samochodu, szanowni Państwo, będzie na pewno pozytywnym zaskoczeniem. Mamy tutaj także szyby w technologii solarnej. One przyciemniają się w zależności od padania promieni słonecznych. Nie jest to najbogatsza wersja wyposażenia, ale nie jest to też najbiedniejsza wersja wyposażenia. Ten samochód posiada w zasadzie wszystko, co jest dzisiaj konieczne, a 15 lat temu to wyposażenie na pewno robiło wrażenie. Przyjrzyjmy się teraz ogumieniu, hamulcom. Mamy tutaj oczywiście felgi stalowe i oryginalne fabryczne kołpaki. Opony 185x50x15, czyli 15-calowe. Opony marki Apollo są z 2021 roku. Dzięki temu bieżnik tych opon ma ponad 90%. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to one z przodu mają bardzo delikatnie wyczuwalny rancik, a klocki hamulcowe jeszcze mają około 80% swojej grubości. Przejdźmy teraz do tyłu. Tu sytuacja jest analogiczna z rozmiarem, z oponami oczywiście, ale tutaj tylne opony powiedziałbym, że mają zdecydowanie ponad nawet 90% swojego bieżnika. Jeżeli chodzi o tył, to oczywiście Meriva ma tutaj tarcze hamulcowe, które nie mają praktycznie żadnego rantu, a klocki hamulcowe tutaj zdecydowanie ponad 90%. Także jeżeli chodzi o opony, o hamulce, to na pewno nie będzie żadnych wkładów finansowych, a często bywa tak, że jedziecie gdzieś oglądać samochód, bo mówicie mi o tym, a tam zaraz dochodzą opony, zaraz dochodzi malowanie felg, które są całe zardzewiałe, dochodzą klocki, tarcze, no i robi nam się 1500 albo i ponad złotych wydatków na start. Więc uważam, że warto powiedzieć o tym i mówię, że w tym samochodzie żadnych takich wydatków mieć nie będziecie.
O wszechstronności Merivy na pewno też mówią jej wymiary, bo ma 4042 mm długości, 1694 mm szerokości, wysokość to 1624 mm. Ale co jest ważne zauważenia w Merivie, zobaczcie, prześwit tego samochodu to jest aż 165 mm, więc dziury czy miejska dżungla, krawężniki dlatego nie są dla tego auta żadnym problemem. Samochód nie dobija i jest właśnie przez to chwalony przez użytkowników za to właśnie poręczność, dobry skręt, zwrotność i też możliwość najeżdżania na większe dziury. Zajrzyjmy do bagażnika, otwiera się go oczywiście za pomocą tu uchwytu, no i widzicie przestrzeń. Przede wszystkim co zwraca naszą uwagę to oczywiście ta duża dziura, czyli bardzo duża luka załadunkowa. Tutaj możemy też z walizki położyć wzdłużnie, na kółeczkach, że tak powiem, więc wejdzie ich nam tutaj nawet 4-5. I to jest właśnie taka funkcjonalność miejskiego minivana. Ale ten bagażnik ma 350 litrów, kiedy teraz te fotele tylne są złożone. Ale po rozłożeniu będziemy mieli 1410 litrów. Oczywiście te fotele rozkładamy oddzielnie, prawy i lewy, i środkowy także oddzielnie. Na tym właśnie polega ta możliwość o nazwie Flex Space. Tą tylną kanapę też można oddzielnie sobie regulować, przesuwać. Ja to Wam za chwilkę pokażę. Ale przyjrzyjmy się tutaj bagażnikowi. Zobaczcie, mamy tą pokrywę tutaj zewnętrzną, która też nigdzie nie jest zniszczona. Bagażnik także, drodzy Państwo, mówi o tym, jak samochód był użytkowany. No i w tej Merivie możemy odnaleźć czystość, brak przerysowań, zniszczeń, co uważam jest ważne. Mamy gniazdo zasilania, bagażnik jest oświetlony, tutaj widzicie także dywaniki welurowe. Pod tą pokrywą znajdziemy jeszcze dodatkowy taki schowek i różne półeczki po bokach. Tam widzicie hak, który jest dopinany właśnie do samochodu, ale co jest ważne, drodzy Państwo, ten hak nie był nigdy używany tak naprawdę, więc nie korzystał z tego właściciel samochodu, ale jest także przyda się wszystkim, którzy właśnie tej poszerzonej funkcjonalności potrzebują. Tutaj pod spodem znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe. W tamtych czasach nie było jeszcze tych wszystkich nabojów, pompek, których tak naprawdę nie lubicie. Mamy normalne koło, klucze, więc na drodze nie ma z tym problemów. Zobaczmy tutaj te wszystkie połączenia, te wszystkie elementy są fabryczne. Nic tutaj nie było, drodzy Państwo, odkręcane. To jest bardzo ważne. Ten plastik progowy także nie jest nigdzie porysowany, zderzak też nie jest przerysowany od jakichś elementów, od wkładania tutaj różnego rodzaju rzeczy. Próg załadunkowy jest dość niski w Merivie, co ułatwi Wam też ładowanie tutaj ciężkich przedmiotów. Więc wydaje mi się, że ten bagażnik zaspokoi takie wizualne oczekiwania, jeżeli chodzi o dbałość, ale także i funkcjonalności mu na pewno nie brakuje. Zanim wejdziemy do środka, zbliżę Wam tutaj na ten lakier kamerę, mam nadzieję, że zobaczycie, to jest taki perłowo-metalizowany, mieniący się kolor, na pewno zaskoczy na miejscu, myślę, że film czy zdjęcia nie oddają do końca jego piękna, bo jest moim zdaniem bardzo ładny. Wejdźmy do środka, czego byśmy oczekiwali po 15-letnim samochodzie? Na pewno zniszczeń, jakiś przedarć może jakiś innych uszczerbków. Ale powiem Wam, że tak jak na zewnątrz, to wszystko zależy od tego, jak kto o samochód dba i z przyjemnością pokażę Wam czyste, zadbane wnętrze 15-letniego samochodu. Nic tu nie jest wygniecione, wydarte, wyplamione. Samochód nie był prany, nie był przeze mnie czyszczony, jest taki jak przyjechał z Niemiec. Ma takie jakieś tam drobne ślady użytkowania, ale to jest uważam pozytywne, że możemy tutaj mówić właśnie o zadbanym wnętrzu z natury rzeczy. Podsufitka także nie jest nigdzie podrapana. Felce nie są nazbyt poobijane od pasów. Tutaj znajdziemy takie dwa małe obicia od pasów. Mamy także naklejki progowe, które osłaniają ten próg, kiedy w zimę przykładowo opukujemy nogami. Zobaczcie, ten plastik także nie jest zniszczony. Tapicerka drzwiowa przewleczona materiałem, tutaj także bez zniszczeń. I zwróćcie uwagę na te ślady tutaj korozji, których tutaj po prostu nie ma. 15-letnia Meriva, jeżeli jest bezwypadkowa, to może być po prostu niezardzewiała. Zobaczmy dywany. Dywany gumowe, pod spodem zobaczcie, ten dywan fabryczny nie jest też zniszczony. Tak jak widzieliście w bagażniku, są welury jeszcze.
Na czym polega rozwiązanie Flex Space? No ta kanapa, tak jak mówiłem, jest w pełni regulowana. Tutaj mamy dźwignię, możemy sobie fotel przesunąć do przodu, zwiększając przestrzeń bagażową, zmniejszając przestrzeń dla pasażera. Możemy także tutaj to oparcie sobie wyregulować, czyli je bardziej na sztorc postawić. Środkowy fotel całkowicie możemy złożyć. Widzicie, jest złożony. Teraz mamy lukę też do przewożenia długich przedmiotów. Także funkcjonalności tutaj na pewno nie brakuje, jak na miejski samochód. I wydaje mi się, że takie rzeczy się po prostu nieraz, może nieczęsto przydają, ale kiedy są, nawet raz w roku czy dwa razy w roku, można to wykorzystać i wtedy czujemy, że mamy taki troszeczkę bardziej po prostu wszechstronny samochód. Idźmy jeszcze z drugiej strony. Pokażę Wam tu z bliska tą tapicerkę. Tutaj także jest bardzo zadbana. Mamy kieszenie w drzwiach. No i tutaj też brak śladów korozji. Na tamtym felcu znalazłem jedno, dwa obicia od pasów. Z tej strony natomiast mamy tutaj takie minimalne tylko. Tutaj także próg bardzo czysty, nieporysowany, zadbany. Oczywiście boczne poduszki powietrzne. Idziemy od strony pasażera z przodu. No i oglądamy najpierw tapicerkę. Nic tu nie wspominam, bo wszystko jest w bardzo dobrej formie. Tutaj ten próg także jest osłonięty. Zobaczcie, uszczelka 15-letniego auta, ale nigdzie nie jest wydarta. Widzicie, dywan pasażera również czyściutki, zadbany, bez żadnych przedarć. Taka siateczka na jakieś drobiazgi. No i zajmijmy się teraz fotelem pasażera. Powolutku tak przejdę po tym fotelu. Tapicerka oczywiście materiałowa, w środku taki pikowany element, łatwiejszy w czyszczeniu. Fotel nie jest wysiedziany, nigdzie zniszczony. Podłokietnik regulowany, zobaczcie, także ma tą strukturę materiałową, nigdzie nie jest zmechacony. Fotel kierowcy, oczywiście jakieś delikatne zagniecenia spowodowane wsiadaniem, wysiadaniem. Tutaj mamy takie bardzo delikatne zmechacenie materiału, fotel jest regulowany, ale nic ponadto. Wyjście AUX, no i tutaj pokażę Wam po kolei z bliziutka wszystkie elementy, żebyście zobaczyli, że nie ma tutaj żadnych zadrapań. Deska rozdzielcza także nie jest nigdzie podrapana czy zniszczona. Kierownica jest bardzo ważnym elementem. Jej dotykamy po prostu cały czas i zobaczcie, ona też jest bardzo zadbana, nigdzie nie jest wytarta. Idziemy od strony kierowcy. Mamy regulację lusterek elektryczną, także składane są lusterka elektrycznie za pomocą wciśnięcia tego przycisku, jeżeli mamy włączony zapłon. Później Wam jeszcze wszystko pokażę, jeżeli chodzi o wyposażenie. Nie ma tutaj zbyt wiele tego wyposażenia, więc nie będzie to długo. No i patrzymy na stan. Także nawet jeżeli ktoś by zrobił 75 zdjęć, no to i tak nie będzie to tak dokładne jak moja prezentacja. Mamy tempomat, przyciski, pokrętło do włączania świateł, też nigdzie nie jest nic wytarte. Zobaczmy ten dywan. Także w porządku. No i fotel kierowcy od tej strony jest oczywiście regulowany na wysokość. Drobne plamki, drobne ślady użytkowania, ale żadnych zniszczeń. I wydaje mi się, że to wnętrze na pewno będzie zaspokajało potrzeby podróży w przyjemnej atmosferze, w czystym wnętrzu, zadbanym wnętrzu. Także widzicie sami, że nawet po 15-letnim samochodzie można oczekiwać więcej i można to więcej dostać. Przechodzimy do testu ponczusia, czyli jak ktoś, kto ma 1,86 m wzrostu, powyżej 110 kg, zmieści się w tym miejskim minivanie. Drodzy Państwo, pierwsza zaleta, czyli wsiadanie do samochodu.
tak jak mówiłem, niektórzy potrzebują, żeby plecy nie bolały, żeby nie trzeba było tak mocno schylać głowy przy wsiadaniu, więc to jest podstawowa zaleta Merivy, że po prostu tutaj to zajmowanie miejsca jest przyjemniejsze. Jeżeli chodzi o kierownicę, ona ma regulację do góry na dół, do siebie i do tyłu nie ma, tylko do góry na dół, ale fotel jest regulowany na dół, do góry, także wydaje mi się, że można się dostosować, dopasować do tej kierownicy. Jest to wygodne, funkcjonalne wnętrze. Przede wszystkim niczego tu nie musimy szukać, no bo to jest samochód, który ma 15 lat, więc no czego tu oczekiwać? Jest wszystko co potrzebne, wszystko czytelne, materiały tutaj są oczywiście twarde, tu bardziej miękkie, tutaj takie prawie miękkie, jedynie tutaj jest bardziej miękko. Więc to nie jest samochód klasy premium, ale nic nie trzeszczy w Merivie i nie zaburza naszego spokoju. Wygodny podłokietnik regulowany, więc uważam, że to na plus dla wszystkich, którzy potrzebują prostoty i po prostu takiej no funkcjonalności. Idźmy do tyłu. Ja się tutaj nie odsuwałem. Nie przesuwałem tego fotela przy wyjściu, żebyście wiedzieli, jak tutaj taka większa osoba by za mną się zmieściła. Siadam do tyłu. No i powiem Wam tak, tutaj na nogi mam jeszcze odrobinę miejsca. Nad głową jest naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o to miejsce. Ta kanapa także dzięki tej regulacji oparcia można sobie przysunąć to oparcie, posunąć troszkę do tyłu. Na pewno mógłbym tutaj pojechać dość wygodnie i to jest... No ani na minus, ani na plus, po prostu wsiadam, jadę i nie narzekam. Tak jest na pewno w Merivie, ale tutaj też to wsiadanie, wysiadanie jest łatwe, bo jest wyżej. Znajdujemy się pod pokrywą silnika, no i tutaj znajdziemy nieudziwniony, wolno ssący silnik benzynowy o oznaczeniu XEP, oczywiście czterocylindrowy, 16-zaworowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Silniki te charakteryzują się trwałością, tym, że nie drylują portfela. Jakakolwiek tutaj wymiana, naprawa nie jest droga, jest to silnik znany, dostępny w różnego rodzaju Oplach, więc tak naprawdę bez żadnych komplikacji. I drodzy Państwo, jeżeli też trafimy na silnik dobrze serwisowany, dobrze utrzymany, tak jak jest w tym egzemplarzu, bez wycieków, bez zapoceń, to będzie zdecydowana gwarancja na dalszą bezawaryjną jazdę. Ten samochód ma 176 tysięcy km przebiegu, ostatni serwis był na 168 tysięcy, więc nie wymaga także żadnych wymian. Miał także wymieniony kompletny rozrząd według tutaj tego, co zastaniemy w dokumentach. Drodzy Państwo, rozpędzi ten silnik Merivę, która waży 1375 kg do 185 km na godzinę, a 100 km na godzinę z tą skrzynią EasyTronic ujrzymy po nieco ponad 14 sekundach. 4,5 litra oleju tutaj wlewamy do tego silnika, olej 5W30, wymieniajmy go co 15 tysięcy maksymalnie, a będziemy tym bardziej z tego motoru zadowoleni. Też ten silnik współpracuje fajnie z instalacją gazową, jeżeli ktoś chce zejść na wyższy poziom ekonomii, to można sobie tutaj spokojnie instalację montować, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. 53 litry wlejemy benzyny do Merivy, więc całkiem pojemny bak. Więc funkcjonalny samochód, dynamiczny i na pewno ten silnik jest jeden z lepszych silników, jakie możemy właśnie do Merivy w tych latach produkcji tego samochodu dostać. 1.6 ZXEP, polecany i chwalony motor. A teraz może wejdźmy do środka i uruchomimy silnik, posłuchamy jak pracuje, pokażę Wam także z bliska tutaj wszystkie te elementy. Akumulator też warte zaznaczenia, jest też wymieniony w bardzo dobrej formie. Wsiadamy do wnętrza. Ja tylko tutaj gdzieś kluczyk mam w kieszeni. Ok. Także skrzynia biegów jest w trybie teraz neutralnym, zaciągnięty, mamy hamulec ręczny. Wkładamy kluczyk, wciskamy hamulec, bo inaczej nie uruchomimy samochodu. No i uruchamiamy Merivę. Zobaczcie, też wszystkie kontrolki nam pogasną, nie ma żadnych problemów od strony elektroniki. Jeżeli chodzi o to skrzynię biegów, już Wam tłumaczę, jak tutaj ona działa. Więc żeby jechać, przerzucamy sobie na A, czyli tutaj nam się pojawia na wyświetlaczu tryb automatyczny, no i wtedy puszczamy hamulec, dodajemy gazu i jedziemy. Jest to skrzynia zautomatyzowana, czyli nie jest to taki pełny automat, nie jest to manual, to jest coś pośrodku, czyli mamy zwykłe, normalne sprzęgło, ale układ elektryczny, który za nas te biegi zmienia. Pracuje ona nieco wolniej niż normalny automat,
ale też ta skrzynia nie generuje nam żadnych dodatkowych kosztów i generalnie EasyTroniki są uznane za skrzynie bezawaryjne. Poczytajcie sobie o nich, to jest naprawdę dość dobry wynalazek i nic się tutaj nie dzieje, tym bardziej, że jeżeli samochód był serwisowany, był odpowiednio utrzymywany przez właściciela, nie będziecie mieli żadnych problemów, ale będziecie mieli mnóstwo komfortu i radości właśnie z poruszania się przede wszystkim po mieście. Mamy tutaj też możliwość oczywiście zmiany biegów ręcznej plus minus, więc jeżeli chcemy sobie zmieniać ręcznie plus minus, możemy to robić, albo oczywiście korzystać z trybu w pełni automatycznego. Bieg wsteczny i tu R, włączają nam się czujniki cofania z tyłu i cofamy. Wyjdziemy i posłuchamy, jak pracuje ten 16-zaworowy benzyniak od Opla. Szanowni Państwo, silnik bez wycieków, bez zapoceń, pracujący cicho, równo, czyli w zasadzie mówimy tutaj naprawdę o jednostce, która jeszcze będzie sprawiała dużo przyjemności w eksploatacji. Silnik ten zasługuje na uznanie pod wieloma względami. Odkręciłem też korek, zobaczcie, nie ma żadnych wydmuchów, przedmuchów, jest wszystko tak, jak powinno być, po prostu perfekcyjnie, uważam, pracujący, perfekcyjnie zachowujący się silnik Ecotec o oznaczeniu ZXEP, czyli niektórzy uważają, że jest to najlepszy silnik właśnie ze wszystkich dostępnych benzyniaków w Oplu z lat 2000, tak jak tutaj. Zanim ruszymy troszkę o tym wyposażeniu, samochód też jeszcze na początku wspomnę, jest w pełni przygotowany do rejestracji. Kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC3 2%. Jedyny koszt dla kupującego to 256 zł w wydziale komunikacji za tablice rejestracyjne. Reasumując, niczego już nie musisz załatwiać, wszystkie formalności, podatki są po mojej stronie. Mamy tutaj oczywiście schowek, on jest oświetlony. Jeżeli chodzi o podłokietnik, to tak jak mówiłem, on jest regulowany. Tutaj mamy wyjście AUX, mamy także uchwycik na kubeczek, skrzynie biegów, cup holdery tutaj dalsze, tutaj mamy popielniczkę, ale nie było tutaj palone papierosów, więc nie była ona używana. Panel klimatyzacji manualnej, proste wszystko w obsłudze, oczywiście tutaj załączamy klimatyzację. Widzicie, właśnie spojrzałem na to, że obroty się delikatnie zwiększyły, więc klimatyzacja oczywiście tutaj jak najbardziej sprawna. Mamy także regulację, gdzie mamy to powietrze kierować, regulację natężenia, no i oczywiście temperaturę. Powyżej znajdziemy też proste w obsłudze radio. Samochód wyposażony jest także w komputer pokładowy, pokazuje nam zużycie, zasięg. Widzimy tutaj informacje z komputera pokładowego. Wszystko jest też po polsku, jeżeli chodzi o ustawianie.
Także wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, widzicie, możemy sobie tutaj ustawić wszystko też po polsku. Nie ma tu za wielu tych ustawień, no nie jest to samochód, tak jak mówiłem, nazbyt bogato wyposażony, więc prosta obsługa dla niektórzy po prostu takich samochodów szukają, oczekują. Płyta również oczywiście MP3, w tamtych czasach to była nowość, dzisiaj oczywiście już nie jest. Możemy sobie odsłuchiwać naszych ulubionych utworów także z płyty. Ja specjalnie tutaj włożyłem płytę, żebyście zobaczyli, że napęd działa, funkcjonuje i MP3 odczytuje. Mamy 49 piosenek dostępnych. Nagłośnienie. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucky Mofina, anane. Chucky Mofina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Chucky Mofina, anane. Chucky Mofina, ane. Aiko, ane. Także zaskakująco naprawdę dobrze gramy. Riva ma tutaj pełen pakiet głośników, więc i basy, i soprany są odpowiednio dobrze słyszalne. Na plus nagłośnienie w Merivie na pewno. Jeżeli chodzi tutaj o te przyciski, to mamy ogrzewane fotele dla kierowcy i dla pasażera. Możemy sobie, że tak powiem, podgrzać co nieco. No i kierownica wielofunkcyjna. Tutaj mamy do podgłaszania, do ściszania, tutaj do przełączania ewentualnie właśnie piosenek. Znajdziemy także w tej manetce, drodzy Państwo, tempomat. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie jeżeli mamy skrzynię EasyTronic, więc ustawiamy sobie tutaj set, wciskamy sobie prędkość, naciskamy tu przycisk i jedziemy zadaną prędkością. Oczywiście światełka włączamy normalnie, nie ma świateł dziennych, więc codziennie musimy sobie tutaj za każdym razem włączyć. Mamy światła halogenowe z przodu, przeciwmgielne z tyłu, regulacja reflektorów, lusterka w pełnej elektryce. Także oczywiście funkcjonują, działają, widzicie, do góry, na dół. No i także są elektrycznie składane z obydwu oczywiście stron. A żeby je z powrotem rozłożyć, to znowu wciskamy przycisk. Mamy elektryczne szyby z przodu, z tyłu, natomiast szyby są na tak zwaną korbotronik, czyli na korbki. Lusterko wsteczne, tutaj także w słoneczku znajdziemy lusterko. Więc tyle by było, jeżeli chodzi o wyposażenie. Tu jeszcze fajny elemencik, mamy taki schoweczek na okulary. Więc jeżeli chodzi o wyposażenie, to jest tutaj podstawa, ale z drugiej strony też jest wszystko, co dzisiaj jest musowe, że tak powiem, potrzebne i wymagane w każdym samochodzie, nawet do takiego miejskiego użytku. Drodzy Państwo, więc ruszamy, spuszczamy sobie hamulec ręczny, przerzucamy naszą skrzynię w tryb auto. Widzimy na wyświetlaczu pojawia się tryb auto. Puszczamy hamulec i samochód, zobaczcie, rusza nam. Delikatnie sam rusza, więc ten układ działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o skrętność Merivy, no to 10,8 metra, więc łatwość manewrowania. Czujniki sparkowania z tyłu na pewno też to nam na co dzień ułatwią. Zawieszenie niedrogie w utrzymaniu, kolumny MacPhersona z przodu, belka skrętna z tyłu, więc żadnych udziwnień tutaj nie ma. No i drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dźwięki wewnątrz tego samochodu po dziurach, no to słyszymy nieco tą półkę z tyłu. Nieraz daje się tutaj wysłuchać też jakiś tam, powiedzmy, drobny plastik, ale są to naprawdę takie nieprzeszkadzające jakieś tam dźwięki. Generalnie samochód jest cichy, nic nie trzeszczy przede wszystkim i tłumienie też nierówności jest bardzo fajne. No bo tak jak mówiłem, 165 cm prześwitu w tym Meriva nas zaskoczy. Jeżeli chodzi o miękkość pokonywania nierówności, to jest na takim wyśrodkowanym poziomie, więc czujemy i komfort, i taką precyzję prowadzenia. Więc jak na miejskiego minivana, to wszystko ok. Co ważne, drodzy Państwo, samochód jest z rynku niemieckiego, zawieszenie ma w bardzo dobrym stanie, ma bardzo dobre hamulce, opony, więc jest to w pełni przewidywalny, bezpieczny samochód, który daje poczucie pełnowartościowego samochodu już kiedy tylko wsiądziemy do niego i zaczniemy po prostu go prowadzić. Więc możemy sobie pozwolić tutaj na więcej, na tych nawet nierównościach, przyspieszymy, zobaczcie, i wykonamy hamowanie awaryjne.
ABS-y działają perfekcyjnie, samochodu nie ściąga, nie myszkuje. Czujemy, że jest to sztywny, dobrze utrzymany pod względem technicznym samochód. Widzieliśmy badania amortyzatorów, równe amortyzatory w dobrym stanie, no ale to w czasie jazdy da się wyczuć, po prostu samochód się dobrze trzyma drogi. Zobaczmy teraz podwozie, korzystając z stacji diagnostycznej, że jest to 15-letni samochód, ale zobaczcie po podwoziu, nie ma tutaj korozji, nie ma śladów żadnych oczywiście napraw, bo samochód jest, tak jak mówiłem, bezwypadkowy, więc wszystko jest w porządku. Też tłumik nie jest nigdzie skorodowany, oczywiście jakieś tam drobne naloty, ślady użytkowania, no po prostu są, ale nic ponadto. Zobaczcie, piękne podwozie 15-letniej Merivy bez korozji. Przednie zawieszenie, łączniki stabilizatora gumy na przegubach też nie wykazuje zużycia. Co ważne, w Oplu oczywiście jest to także, że silnik nie ma wycieków, co widzicie zresztą tutaj sami. Także drodzy Państwo, jeżeli będziecie chcieli, to przyjedziemy jeszcze na stację diagnostyczną wspólnie i to wszystko sobie sprawdzicie, ocenicie sami, że podwozie tego samochodu jest korespondujące ze stanem wnętrza, ze stanem zewnętrznym. Po prostu nie ma tutaj zużycia, nie ma do czego się czepiać. Ruszamy, drodzy Państwo, na miasto Merivą. No i powiedzmy sobie o tej skrzyni biegów, zanim powiemy o silniku. Skrzynia biegów EasyTronic według katalogowych pomiarów jest ona sekundę wolniejsza do 100 km na godzinę niż skrzynia manualna. Tak jak mówiłem, ona pracuje nieco wolniej niż zwykły automat, ale nie nastręcza problemów, nie wzrastają nam koszty utrzymania, ale za to diametralnie nam wzrasta komfort użytkowania takiego samochodu po mieście, przede wszystkim w korkach, kiedy potrzebny jest wręcz ten nieraz automat nam, kiedy szukamy tej wygody i precyzji. I wydaje mi się, że ta skrzynia doskonale nam w tym wszystkim pomoże. Jeżeli chodzi o zmianę przełożeń, drodzy Państwo, to tak naprawdę nie jest źle. Ona pracuje wolniej, ale w odpowiednim momencie reaguje na przełożenie biegu i tak naprawdę nie musimy się tutaj niczym denerwować czy zastanawiać. Po prostu jedziemy, wszystko jest w porządku, odpuszczamy hamulec, dodajemy gaz. Ona nam automatycznie bieg opuszcza na dół, bieg do góry, tak jak normalny automat, więc czujemy właśnie taką proporcję w funkcjonowaniu w takiej Merivie. Ale kiedy chcemy przyspieszyć, zobaczcie, ja wcisnę gaz i ona już nam zrzuciła ten bieg niżej i przerzuca na następny bieg. Także ta skrzynia w tym egzemplarzu pracuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze, co zresztą sami możecie widzieć. Wkręca nam ten samochód na obroty, samochód przyspiesza bez żadnego problemu i przerzuca na następny bieg. Hamowanie z wyższej prędkości widzimy bez też komplikacji, żadnych problemów, też auto nie myszkuje, hamuje naprawdę precyzyjnie. I ruszanie, teraz jesteśmy w trybie automatycznym, zobaczcie, ja wcisnę gaz, ruszymy, wciskam gaz, ruszamy i mamy jedynka, dwójka, widzicie, ona naprawdę działa bardzo fajnie i płynnie. Także tak, sprawdzajcie skrzynię EasyTronic. Jeżeli pracuje tak jak w tej Merivie, to na pewno będziecie z tej skrzyni zadowoleni. No i oczywiście możemy sobie też ręcznie przerzucać te biegi, czyli tutaj mamy plus, minus. Ona jest pięciostopniowa, ta skrzynia biegów, więc tak jak standardowa, oczywiście normalna skrzynia. I teraz Wam pokażę z przełączaniem, czyli widzicie tutaj literkę A, ale ja sobie mogę, o, widzicie, dwójeczka. Tutaj za pomocą tej skrzyni plus trójeczka i jedziemy. Czwóreczka i piąteczka i sobie swobodnie jedziemy poza miastem bez problemu. Oczywiście nawet w czasie jazdy, kiedy zdecydujemy, że już chcemy z powrotem wrócić w tryb automatyczny, przestawiamy lewarek w lewą stronę i mamy już literkę A, czyli tryb
w pełni automatycznie. Jeżeli chodzi o silnik 1.6, 105 koni, on sobie bardzo fajnie radzi z Merivą i nie ma problemów z dynamiką czy wyprzedzaniem tym samochodem po mieście, także nigdy w Merivie nie będziemy zawali drogami. Więc drodzy Państwo, jeżeli poszukujecie funkcjonalnego miejskiego minivana w bardzo dobrym stanie wizualnym, bardzo dobrym stanie technicznym, z komfortowymi rozwiązaniami, przemyślanym wnętrzem, ze skrzynią, z automatyzowaną EasyTronic, która doda nam codziennego komfortu, to zapraszam do Auto 27 po pewną, sprawdzoną i bezproblemową Merivę. Eksploatacja takiego samochodu będzie Wam przebiegała z przyjemnością, a przy okazji też nie wydacie zbyt wielu pieniędzy na nowy samochód. Także jeszcze raz zapraszam.